Cisku. Minus jeden. A ja dwójkę zadałem. Mam alej. Specjalnie startuję ze środka startu. Ja i tak później nie przejadę tego kółka, więc będzie emerytura i... Jak zobaczysz, że prosił na emeryturę, nie? Ja też lecę na emeryturę. Ej, po ile kółek? Po pięć jest. Pięć. Ja, to jest chujowe. Moglibyśmy cztery tory i każdy po 25. Cztery tory i po 25. 20 kół każdy. No bo teraz jak się rozwalisz, to nie masz szansy na wygraną. A jak masz 25, to jeszcze masz szansę. I faktycznie te pistopy coś znaczą, a nie, że zjedziesz do pistopu i masz po wyścigu. Tak, zwolniłem 30 km na godzinę. Ja też. Jak to się jest nakrywane? Proszę, gej. Ja rozjebałem skrzydło na tym rundzie. Nie, to ja na samym zakładzie. Pozdrawiam Kordona Brosia, trzymaj się tam, Blanty Pich po 2 już wkrótce. Oj, będzie. To jest piłan. Boże, jaki lag. Dobra, czekam na środek stawki przy meto. Dobra. Nie, stałem się za krańcie znowu. No stałem się za krańcie Biblet Hump. Panowie Biblet i Hump. A Stakur? Może to się panu. Startuje specjalnie 17. Piękne to. Które jesteś urosił? 11. Dobrze. Dobrze, tylko pojeba, tylko że bugajek za mną, tak więc jest. Teraz będę miał spokojny. Najlepiej. Ojojoj. Ja na ostatni zakręt Monaco przed metrem sparowany w życiu. Zgłaszajcie, nie? Drzyjcie się, jak ktoś u was wiedzie, to od razu go wydupcą sesję. Nie, to już będę grzeczny. Dziękuję, teraz nie będę, ale w Monaco będziesz miał takie przyciery. To że nie ma cię na rondzie kozi. Kamilek, go błagę coś. Ja cię przepuszczam na pierwszej prostej. Spokojnie, ja też jestem za tobą, Kamilek, ale ja po prostu cię wyczę. Sorry, was przepuszczam. No pierdolę, ty pierwszy zakręt to ja sobie przepraszam. Prosi, w jakim bolidzie jeździsz? Ferrari. Ja widzę już cel. Papkę, znaczy broś tylko żółtych bolidzie jeździ. Nie, niestety czerwony. Powinienem grać w Renault. Puszczaj, nie naprawdę. Za hardy. Zahamował mi się. Nie, sorry. Co jest? Jaki to ma sens? Ale mimo wszystko 13 już, nie? Po tym zakręcie, tak więc stonks. Nie wiem, co to... Nie, ja nie wiem dlaczego tak się stało. Czy ty masz emeryturę? Nie jeździsz. Nie, zrobiłem tak, że go obróciło. A. Co za dzieciak? Wiedziałem, że on sobie nie poradzi z tym, żeby zawrócić. Ej, ale broszku taki trochę Marek Marucha, wszystkich spycha. Nie, spokojnie, ja go nauczę kultury. Sorry. Ale tylko raz. Sorry. Oj chuj. Wepchał. No nie, zablokowaliście to rondo. Na rondzie co tam się stało na tym? Na rondzie zablokowaliście wszystko. Zidon, ściek. Kto to jeszcze często spychał? Dante! Dobra, mamy cel. O i tak, spychaj go, spychaj. Żyłaj, no ja go mam na celowniku, nie? Ja też go zepchnę, jak będę miał okazję. Puszczasz mnie z kimi, albo padniesz ofiarą. No i dobrze, elegancko. Puścił. Oj, rozkurwiłem sobie całe skrzydło, będzie wysoko. Była to się twoja matka z tym Brosia. No puściłeś, no pojechałeś tak szeroko, że myślałem, że mnie puszczasz. No bo cię puściłem. No to dzięki. Ty Brosiowi tego odcinka nie zjedli, kuła. Co? Co odcinka? No z demo, ale na własnym odcinku Brosia go wyzywamy, także. Beka. Puszczaj mnie.
Zawsze można skasować odcinek S. Nie, nie. Przepuśćmy na lewe, bo się nie wie. No jest 30 na godzinę. Jechane. Sorry, nie mam spoilerów już. Że ty też bez skrzydła? Tak, ale ja mam jeden cel. Ja jestem terminatorem tego Grand Prix, nie? O, emerytura! O nie, ja też! Ale lag! Koło mi się zawiniło nas ze skrzydłem miejscami. Jak na mnie czekali? No i chuj. Jedna wiara, jeden skład. SB mafia. Jedna wiara, jeden skład. Żółty papier. Ja. Brosiura. Żółty papier, brosiura. No to można nie obserwować tam. Polecam. Security rap. Marcin jak na utkanej kurwa idzie. No bo ma aktywację przecież. Pod przycisk. No tak, ale... Najlepiej jakby sobie na mną padał, ustawił tą aktywację, to by sobie był tylnym palcem, na którym trzeba trigger mógł odpalić. No albo po prostu ustawił sobie aktywność i dopasował sobie decybelki, nie? No ale możliwe, że mógł ktoś wiesz, pod żołordę za tym. Ja obserwuję partnera z tym. Kto jest twoim partnerem z tym? Ty. Okej. Okay. No kurwa, najlepszego partnera z teamu. Kogo? Brosia? No. Weź tam. To jest taki wstyd dla rodziny. Ale ty też jesteś w zespole Downa? Nie. Że ty kurwa chyba chcesz nie dojechać żadnego wyścigu? Dobra. Nie. Ale że żadnego wyścigu nie jadę? Cały. O. Dobra. Prawe koło. Ej, no ale wszyscy z Red Bulla odpadli. Bez skrzydeł. Spoko, nie ma problemu. Bo ja też byłem w Red Bullu. spoko, nie ma problemu. Ja sprawię tak, że Brosiu żadnego punkta nie zdobył, nie? Może jeszcze w tym wyścigu zdobyć punkta. Tak, ja mam jedynie honor. Pan terminator, kurwa. Sobie wezmę Brosia? Nie, jedzie. Brosia nie udało mi się nikogo rozwalić tak mocno, jak chciałem. Brosia jest 10. Jaka jest następna mapa? Azerbejdżan? Tak. O, Azerbejdżan, to będzie piękne. To będzie będzie sobie we mnie Brosiu wjeżdżał. Jedna zara, jeden skład, Azerbejdżan. Boże, co za nagi. Mój stary miał nową kobietę i mówi mi, że jest w porządku. Ja mówię, co ty pierdolisz? Ta suka ciebie na kasę. Wstał, stary wstał i Brosia do mnie wystawia. Marcin, przypierdol emeryturę. Dobra, zjedź wód, panowie. Co ty robisz? Nała! Do spoilerka było powiedziane, nała. Dobry, ja chciałbym serdecznie pozdrowić pana Piotra Pendela. Pozdrawiamy. To co kurwa jest? Nie pytaj się kto to jest, tylko pozdrów. Nie. Wesołej herbaty, życzę. O, bardzo dobrze. Dobra, Siu. Co to kurwa? Dante, a chcesz dostać dychę na PayPalu? A jak chcę dostać? Za darmo. Zrobię to za darmo to zrobię. Oj, wolny śląc. Biblia tchu. Trudno. Za dychę na PayPalu to ja się rozbiorę. No widzisz, a mi jest potrzebny niejeżdżący prosił, ale na twoje nagie zdjęcie. To ten tak zrobi.
Ale powiedziałem tylko, że się rozbiorę, nie że ten, nie że wyślę zdjęcia. Ja Brosiu mogę... nieżący, tak? Ja mogę za 10 zł wysłać od Brosia ludesy. Spoko, wysłałeś mnie za darmo. Ojej! Mogę cię po prostu dodać na Discorda. Ty sobie musisz sam poszukać. A kto tam wysłał? Marcin. Dzięki. Nie wiem, latałeś kurwa, kasi w tym momencie. Emerytura. Zagrał sobie stawkę. Marcin. Z okazji zwycięstwa pozdrów Piotra Pendera. Pozdrawiam Piotra Pendera. Ja też. Z okazji zwycięstwa wszystkiego mi ci w dupę. Gosiu, kiedy będzie to na YouTubie? Dzisiaj, zaraz. Dobra. Pozdrawiam wolne cyklę starej prosią. Wolna ci pan stary Micha. Gotowy, 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 dawajcie gotowy. Lecimy dyr. Lecimy dyr. Lecimy dyr. Lecimy dyr. Ale nie róbcie mi już tego. Azerbejdżan. Mniejszym już wyścigu, ja chcę sobie pojechać. Azerbejdżan. Dobra, proszę zazwyczaj ten tor dojeżdża jako trzeci. No. No to trzeba zająć. Nie, muszę zająć drugie miejsce i ja mam na to. Nie rób mi już. Będziemy się napierdalać. Mówcie do mnie Terminator. Ej, jak mi strolujecie wyścig, to nie wrzucę. To co śmieżak, jakiś sparing wieczorkiem. Ponapierdalamy się. Ponapierdalamy się. Do parę na bólki, bo karola ma fajne. Czy stary rozwiązanie? Wracasz? Nie masz na kurde, nie wiem. Ustawienie 4. A wiem, czemu mi się tak chujowo jechało, ja muzyki nie mam odpalonej. Aż ustawienie 4 dokładnie. Aaaa. Papka Gain dodał tutaj bota, a mieliśmy słuchać freestyle od Brosia. Nie no, nie chcę mi się rzygać. Czerwca 2020. Ej właśnie, no to, proszę, to jest TQ! Ej, to jest TQ! Brosio robi nuty i puszcza je sobie na streamie, nie dostanie za prawa autorskie. No. Sam siebie pozbyt. Już jedne papiery ma. Brosio, Brian też ma jedne. A, ale inne trochę. Trochę droższe. I Wilczek też ma. Z jakim napisem pozostaje ma pozrobok z nim? Jebać maczka Wilczka. Plus jeden. Kazałeś tam go pozdrowić ostatnio. Aha, no to jebać. Kazałem pozdrowić Piotra Pendera, nie maczka Wilczka. Dokładnie, tak było. Maciek Wilczek to ściek. Kurwa! I no właśnie, kurwa też. Heh, Miechowice, plac zamkowy. Tylko tutaj ten zamek nie jest rozjebany. Dobrze, mi idzie. Zajmuje dokładnie takie samo miejsce, jak chcę mieć. Serio, 2 lat go naprawiałem? Kurwa, jak nie dłużej. Czekajcie, dajcie mi się skupić. Próbuję. Kto jest ten dwa? Dobra, ja mam jedno pytanie. Gdzie jeździ Broś? Ferrari. W zespole Dauna. Tak to Brosiu mówi. Ferrari. Ferrari. Nie wiem, bo mi zlagowało. Bo mi zlagowało. Szybko, zanim dojdę do mety. Aj, dojechałem do mety szybciej. Opuściło mi sesję? Co się stało, panowie? Opuściło mi. Jest dobrze. Jakie dziecko. Realnie byłem do mety. Kiedy pauzowałem grę. Nie, no nie niż mi już wyścigu. Prosił. Max Verstappen, nie. Nie, wjechałeś we mnie specjalnie, to ja będę w ciebie cały czas wjeżdżał. Nie, to nie ma sensu. Nie interesuje. Co za dziecko. Tak, jak zacząłem z kwalifikacji, to od razu wychodziłem. Co? Dwa Mercedesy u góry. Andrzeja trzeci? Tak jak ja, tak jak 19. Realizm. Myślałem na klawiaturze, więc kurwa jakieś 5 sekund do przodu powinien być. Radziliśmy mi od razu. No, spróbuj sobie pojechać wyścig na klawiaturze, zobacz. Majka mnie już nie pojechał. Spróbuj sobie jechać wyścig z żółtymi papierami. To o, bez kitu! Ale łatwo. Jak ja mam minus 5 sekund na start. Przecież Brosiu jeździ formułą, a nagle sobie wyobraża, że on leci statkiem kosmicznym. Nie, niż mi wyścigu. Ej, kto mnie tam pcha? No Boże, te lagi, no tak się nie da grać. Spoko, Brosio. Wszystko zwalić,
wszystko zwalna z jedona ścieka. Oj, kamień, jak tam ma banda chyba, co bo? Lekutko. Lekutko. Czemu jesteś duchem? Prawie byś... Nie wiem, ciągle mi przycina, no. Ciągle jesteś duchem, nie? Ale mnie popchnął frajer. Driftem biedę obijałem. Brosiu. No, ale tam ładny. Nie mogę. Brosiu. Brosiu. Mów do mnie, co się stało? Się partnerze. Zepchnąłem go na zakręcie. A on mnie. Miałem kolewę. Aha, nie, 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 on nie spychać, a mnie spychać. Ja na żółto. Ja mam cały czerwony. Ja mam coś, pamiętam. Mam coś wytłaczę. Bo się jest po prostu downem, nie? Wyprzedzał mnie i zaczął mnie spychać. A jak wyprzedzasz i zaczynasz spychać? Jak zaczynasz spychać, to jesteś przed bolidem, nie? No ja go zapchnąłem tak, że jechał na zakręcie prosto. No i emerytura, bo kurwa, bo mi nie skręca. Grosi nie powinien mnie skręca. Grosi nie powinien jeździć ten, jeździć formułą, tylko safety carem. O kurwa, powinien tam siedzieć i tą flagą machać, a nie. Wywiesiłby papiery i żółta flaga, żółta flaga. Dobra, rozwalcie się, trzeba kolejny wyścig pojechać. Igi, coś ty zrobił? No, ja tam, ja nie, to jest tam żadnego wyścigu dzisiaj. Co za dzieciak. Dzieciak to... Nie, Brosiu, bo ty mi zabrałeś fan z jednego wyścigu, to ja cię zabieram z wszystkich. Ale ja cię świetnie bawię się rozwalając. O, ale mad, ale mad. Ale ja tam się świetnie bawię rozwalając go. Tak. To on ciebie rozwala, kurwa. Ale ja też go rozwalam. My się świetnie bawimy o obradzenie Maszka Biliczka. Prosiu, ale wyobraź sobie, że ja na przykład mam drugie zajęcie, a ty musisz czekać na to, jak on wykończy. No, bez kitu. Gigi, musimy go spitować w następnym. Prosił, papka mówi, że jesteś frajerem. No. A ja mówię, że jest francuską kuchwą i jego matka jest ruda. No, to prawda. A ty nie wiesz, o co chodzi z papką. Nie. Wy wszyscy nie wiecie, o co chodzi z papką mówi. Opowiedz mi. Papkę mówi tyry. Arararara. Dobra, chcę się wyleczyć. Oj. Ja dwa skrzydła czerwona, idę w tym. Marcin też lekutko przykuwił. A ja też mam dwa skrzydła czerwone. No tak to ja bywa na wyścigach. Kurwa, co? XD. Ej, się kurwa. Chuj. Nie, no weź zmienię to koło okrążenia, bo mi się nie chce, że daj tego trochę więcej. Dobra, potem odpalam Włochy 25%. Dobra, dobra, siadajcie kurwy, opowiem wam ten sam. No to widzisz, Brosiu, będziesz 20 minut patrzał w ekran, niestety. Boże, weź już opowiem historię. Więc... No. Było to tak, że siedzieliśmy na Discordzie. Ja, Mikram, Broś, Papkę, Szymi chyba, no i ktoś tam jeszcze. No i Brosiu się wkurwił i zmutował Papka. Papkę nic nie mówił, ale Brosiu go zmutował. No i my tam jednym przekazywaliśmy, mówiliśmy na przykład Papkę, mówił, że jesteś idiotą, a Papkę tak naprawdę nie mówił. Albo Papkę mówił, twój stary to powiedz, przekażcie Brosiowi, że jego stary to policjant. A my Papkę mówi, że twój stary pracuje w domu. No, tak to wyglądało. I mówili się na przemian i Brosiu, nie, niemożliwe, on to z neta wyszukuje. Babkę mówi, że Brosiu. I tak jeden dzień przez 2 godziny, a drugi dzień przez całą godzinę. Dobra, Brosiu, przepraszasz mnie teraz i obiecuję, że nigdy we mnie nie wiedziesz. Jest to pierwsza. No. A po drugie, jak wiedziesz, to powtarzam swój plan i wierzę w ciebie ciągle. Okej. Przez tydzień. Papkę mówi zielony ściek. Zielony ściek. Prosił, a będzie ten, będzie odcinek wspólnego menadżera z draftu? No, też może. O. To dzisiaj, jak będę osobą. Dobra. Ale dzisiaj masz dzień nagrywek. A jest? Znaczy, ty tylko ja w ogóle nagrałeś. Ten, ale jak ja robiłem... Ej, panowie. Panowie, to jest pracowity dzień, tak jak Verso. Bez kitu. Nie mogę.
A co ona to miała za pracowity dzień? Ja już nie pamiętam co tam było. Czy zdjęcia? Zdjęcia zrobiła i kupiła ubrania Karolowi. No. Łacowyte. I nagrała odcinek. A jak próbuję... Tak. Tymczasem mój stary po 12 godzinach na budowie, ale się opierdalałeś. Tymczasem my wszyscy po 5 godzin na praktykach. Ale to było ciężkie. No, 5 godzin na praktykach. Co wy tam kurwa robicie? No, co my tam robimy? Pół godziny rozbieramy alternator. Drugie pół godziny czekamy, aż facet przyjdzie i go sprawdzi. Sprawdza go przez jakieś 15 minut. Później czekamy, aż chłop przestanie pić z kolegami. Wracamy do roboty. Robimy coś przez chwilę. I później 2 godziny przed końcem praktyk, no może ci do domu. Okej. Nie, to nasze praktyki wyglądają tak. Z tym komputerem jest coś nie tak. Co on działa? Nie wiem. Wychodzi błąd. Co on działa? Nie wiem. Tak jak go mam naprawić. Sam zdiagnozuj. A nie łatwiej by było, jakby ktoś odbrał za serwis, przylewa do niego kartę. No już nawet nie chcę odpalić. Jak mam kurwa zdiagnozować? No diagnozuj, że się nie chce odpalić. Czytaj w szkole, naprawia się komputery tak. To nie jest, że stwierdzam, że coś nie działa. W szkole się robi tak. Zdiagnozujesz tak. W szkole się naprawia komputery tak. Nie działa co z systemem? Choćby ci sterowniki nie działały. W szkole nie. W szkole jakbyś ten, jakby ci nawet sterowniki nie działały, to od razu pan ci każe instalować nowego Windowsa XP. Kasperskiego na tym, stworzyć profile i to tyle. To jest tak wygląda ten komputer się nie odpala, czytaj, wymieniasz zasilacz, kabel, wszystko, zaczyna się odpalać, reinstalujesz nowego ten Windows XP, komputer jest naprawiony. Ty diagnozujesz komputer, a lekarz diagnozuje brosiowidelno. A nawet ja mogę mu zdiagnozować. Na ulicy każdy diagnozuje. Tak ma czapkę, o ma czapkę, jestem dalej. Ej, czekaj, prosimy kupić. Ej, Igi. Żółtą czapkę z haftem, mam takie papiery. Kupujemy sobie te czapki, Jolo. Nie wiem, nie stać mnie aktualnie. 45 zł na Allegro. Nie stać mnie. No ale nie stać, ja to znajdę lepiej. Zadaję do urodzinki. Ja mam codziennie urodziny. Czekajcie, ja to nalię. Dziecko. Raczej. Arerere. Puszczają mózg raczy. Arararararara. Rerere. Aaaa. Minecraft, ale ty jeździsz jak bot. No. Ale uskrzydlenie ma 4 kółek. I trzeci raz pod rząd się wyjebał w tym samym miejscu. Ja nie wiem, jakim trzeba będzie się jeździć. Wiesz co mnie najbardziej zastanawia? Czemu Aliexpress odpala się po rosyjsku? No nie wiem, to się nawet nie trzeba zastanawiać. Ciu, to po tym wyścigu kończy odcinek? Nie. Kurwa. Nie, bo brać, ale ty proszę kolegi. A to coś nagrywa? Chciałbym pozdrowić mamę i tatę, a w szczególności rodziców. Których nigdy nie widziałem. Wiesz, że Brosiu ma na kanał na YouTube swoje wielkości swojego brzucha? Powiększył swój brzuch o 10 cm, zobaczcie jak. Czy jego kanał ma własną grawitację? Gorąca mamuśka od Brosia do policji. My come gay. Dobra. 2,4 km od ciebie. Siedzi w szałosie. Nawet jakbyś był na bezludnej wyspie. Dawaj te włochy. Ale że ja bym zaraz na wytrwałych, ci na jela, ciec. A, to co, pojedź na wytrwałych. Zaraz podam adres publicznie i ci najebią moi widzowie, jest? No, jak twój widz to jest matka, brat, siostra, nie, siostry nie masz, kot, ojciec, Maciek Wilczek. Ty kurwo! Co? To są twoje jedynie widzowie. Nie no. Dawaj 20 okrążeń ma. Dobra, lecimy ten, 25 na mądzie. Jak to się każe na 5 rozjedzie. No to masz problem. Maza jest lepsza. Sobie posiedzisz przez pół godzinki. Herbatkę wypijesz. Pokrzamp. To co, głamy, dziur? Podoba mi się, że jesteśmy piątkę razem dalej, tylko Michael na pierwszy. Podoba mi się to. I wyszedłem. Kurwa, żadnego wyścigu nie dojechaliśmy. No, bez kitu. No. Miałeś tu wejść, ale wyszedłeś. Dołączaj to Mercedesa, bo to ty, Brasiu. Najlepszy. Brasiu, odpal ten link na odcinku. Zobacz, to jest YouTube. Jestem już.
Oj. Czemu to się tutaj pokazało? Hej, jaki tutaj właśnie? Co on wziął opis ten? Na Włochy piąteczka musi być brana. Nie, ja, piąteczka, kurwa. Piąteczka, że ty masz skarbu. Co mam tyś weekendowe przydział opon? Co mam dać? Zrównoważone, jak nie chcesz umrzeć. A jak chcesz umrzeć, to najlepiej wyjść. Chuj, zrównoważone biorę, chuj. Albo przypierdol Sato z trzeciego piętra. Masz odpalić stawienika? Spokojnie, to nie jest żaden Watykancik ani nic. Dobra, sprawdzę czy się nagrywa. Dobra, konfiguracja. Nagrywamy. Lepsza, jedziemy duro. Ale super odcinek. Ja piątkę mam. Ja też piąteczkę. Dobra, ja biorę czwórkę, żeby się nie rozkurwić. No bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobra. Albo was na czwórkę, jak okaże się, że będzie znowu padać. O, bez kitu. Jedno, cieplutko. Ja to jest to co wtedy? Żeśmy jechali, co padało? Nie, wtedy było co innego. Meksyk był, gdzie padało. Meksyk, no. Meksyk to było. Nie, my jeździliśmy z Pesie. No, bez Mike'a było fajnie. I było fajnie. Nie, no, bo Mike'a, bo nie było kto dominować, kurwa. No, zwaliłem ten zakręt. Ja też, za późno zahamowałem i musiałem go skrócić. Ej, przejechałem go prosto i dostałem ostrzeżenie. Ale trochę mnie obróciłem, więc nie wiem. Te lagi są popierdolone. No mam wina, że aż 30 FPS w grze. Nie mam słabych FPS, po prostu mam ścinę, kurwa. Ty, ale ja mam 30 FPS skapowane, nie wiem czemu. Ja pierdolę. Ale że ty z czymś takim jesteś w stanie jeździć? Znaczy, nie jest na ty? No pojebany jest. No w sensie, czy jakbym miał więcej, ale Nvidia mi pokazuje 30. Bo nie wierzę, że to 30 FPS. Właśnie mi się rozjebał. Czemu nie masz czasu już? Czyli co, dyskwalifikacja czy to? Co? Dyskwalifikacja czy to? Ja pojadę. Nie mam czasu. Ja. Bo przejechałem zakręt, chciałem coś przeprowadzić. Aaa. Biblet hump. Ale proszę, wiesz, że musi jeszcze tak odcinek prowadzić i próbuję coś powiedzieć pod odcinek typowo. Nie wiem, który jest. Co pod odcinek? Ale musiała być jedna setna mniej. Co w tym odcinku za 5 jeden, łapek? Jeden, co w tym odcinku, co? Za 5 łapek co będzie teraz? Nie wiem co będzie. Jest czwarty. W tym odcinku nie ma. 0,40 mnie przesunął. Prosił za 5 lajków zrobić nagranie jak robisz salto na łóżku? Ale nie wiem salto. Dlatego, że gdyby on chciał zrobić salto, to by już to pomógł. Nie wiem, ci pokazał jak się salto robi. Salto. Ale nie chcę mieć potem zwolnienia z WF-u przez następne 2 miesiące. A zrobisz świecę? Zrobisz świecę, Brosiu? Zrobię. Brosiu, zostań streamerem. No, chętnie. Dostał bana raz. No, dostałem bana. Jak nam wejdzie zdalny, zostaje streamerem na Discordzie, na każdych elekcjach. Ej, bez kitu, no. Dobry, obiekt elekcji. Ale bo ty, Brosiu, nie wiesz o co chodzi. A ten, ale... Lekcja historii... A? Lekcja fizyki na Discordzie. No. Są dwa live'y, jeden prowadzi nauczycielka, drugi ja. Zgadnij, kto miał więcej widzów. Nie mogę. Ona tam jakieś atomy, a ja Wiedźmin. Nie, ale panowie, to będziemy turniej FF1 prowadzili. No wtedy w Grida sobie grałem. No trzeba będzie z piwki, kurwa, mecze pomiędzy sobą. O no. Kurwa, jakie lagi! Sorry, korciarz, sorry. Nie wiem, co to są za lagi. Ja chcę być na pierwszym. Przepraszam. Byś mnie puścił przynajmniej teraz. Będzie puszczany zaraz. Ty kurwo! No ba, ja już sobie trzymam. No kurwo jebana! No kurwa jada, ty się od mnie odbijasz, pajacu. Się puszcza, kurwa, jak ktoś jest szybszy. Wierzaj bardziej na tym torno sobą, okej? Okay? Suma sama, ty se wjeżdżasz pode mną. Już drugi raz. Oj, panie Magnusem, przepraszam. Wjechałeś na tory, musiałem cię wjechać, nie miałem cię jak kulnąć. Nie mam skrzydła, przejść się. Wszystko. Przez tamte. Wjechał sama tory, a nie wiem dlaczego. On zjechał na lewą stronę toru, puścił ciebie tak jakby.
I po czym ja jadę normalnie mimo toru? Fajer jebany! I on wjeżdża pode mnie. Wycofał się. No nie, na pierwszym okrążeniu! Zjebałeś się? Oj. Żeli papo! Chyba widziałeś to? No Raikkonen mu się wjebał. Ja, i nie mogę tego panować. Raikkonen to skurwysyn też. No weźcie go ty. No, Verstappen, Raikkonen, Vettel. No śmiecie są jebane. Tylko Hamilton i Bottas. Dante Fryer się sprzedał. Dante my heart. O. Debil. Kurwa, co tam się dzieje? Ojojoj, żeli papu. Na 3 sekundy mogło być gorzej. No bo jestem 4 sekundy za 11 miejscem, to git. Oglądaj mecz Krama. To jest już nudne, jak Majkram wygrywa. No, ja nie wiem, jak to Majkram robi, że on zawsze taką przewagę. Poproś Brosia o przysługę. Nauczy się wygrywać. Spoko. Ile odcinek już ma Brosia? Jedyne, kto wygrywa z Marcinem, to ja, ale na przykład Dante bym nie mógł nie sabotować. Nie, odcinek będzie miał godzinę. Będzie seans wieczorny, nie? Dzisiaj. Ale że ja się będę obracać? Jeszcze dzisiaj będzie z drafta. No nie wiem! Ej, dzisiaj będzie... Kulka mi kręci po trawie. Z drafta będzie dzisiaj. Ale to wieczorem. No, wieczorem. Nie? Co? O, biedę. Nała! Ale żeby jutro się nie wyjście do szkoły przez moje odcinki. Wyślimy się. A to S. Ja nie idę do szkoły. A bo ten, w szkole sobie oglądajcie. Dobra. Alex, jak jest box. Box. Dobra, jak przyjechał kółko. Jeśli masz dojechać jeszcze jedno kółko, to będziesz sekundę przed okiem. Tak, będę oglądał. Przejdź jeszcze jedno kółko, spróbuj. Ja bez jednego skrzydła jadę jedno kółko. Dwa kółka już w sumie. Nie popsuję. Tylko, że mam 10 sekund karę w boksie, więc... Nawet za mną jest Magnusem 14 sekund. Serdecznie polecam nowy track Brosia Cona, Wolny Śląsk, Blend i Piwko. Nowy? Tak. Dopiero 100 wyświetleń, więc jest nowy. Ale 100 wyświetleń to on robi w sekundę. Nie. Gdyby nie to, że w T4 to jest najpopularniejszy utwór muzyczny. Ale nie wiem, tyle osób zna Blank Piwka, jest tylko 100 wyświetleń. Jak to jest możliwe? Bo tam jest połowa moich. A mam wrażenie, że tam jest 15 moich. Ale nie, panowie, większość też jest z Discorda, jak puszczamy. Chyba, że wtedy nie zalicza. Chuj wie. Zaraz trzeba będzie słuchać. Dobra, że Marcin mnie zaraz będzie dublować. No spoko, ja jestem za Marcinem. No to zjeżdżasz do boksu, chyba, nie? Nie, za kółko. No dopiero z pistopów wyjechałem. No spoko, mam 10 sekund kary, nie? Tylko cię wyprzedzę, żeby cię ośmieszyć. Raikkonen to prawie. Ale tak się ten, nie? Weźcie tego Raikkonena. Czemu ty stoisz? Ja? Tak. Nie stałem. Po prostu jechałem przez gruz. A bo ja mam nowe opony! Ale się ślizga! Jakie masz? Mediumy? Żółte czy szare? Żółte. No to mediumy. Ja pierdolę, ktoś to włączył. No patrz, co się ze mną dzieje! Dziwna reklama na YouTube. Mój ziom pedał się, zamienił z dziwą. Ja myślałem, że on to radio mówi. Blond i piwko, koniowalny dziwko. Po ciężki nocy przekonał mnie wyrko. Twój ziomper dał się zamienić ci w pocisko. Wyłącz to, kurwa, bo jest przez teraz. Blond i piwko. Kurwa, ciągle mi przycina i przez to mnie wyprzedzają, kurwa. Nawet nie wiesz, jak fajnie ci pierdolić matkę, ruchałem ją. Aż do 13. Puściłem się na gębę dziwce. A, krewce moczone i zostało jeszcze trochę białej cieczy. I spuściłem się w drugiej tej nocy.
twoja, stara. Nie za. Ty, nie czekaj 10 sekund. Dobra, jeszcze łówkę wyprzedzam. No ale musi przyciąć, no! Kurwa! Nie będę je ładować! Raikkonen Prior drugi jest. No spoko, jeszcze pitujecie. No, jeszcze pitujemy. Musimy chociaż raz. Hicka mnie ten za mną. Tak, mamy 10 sekund kary, nie? Dlaczego? Dante nie potrafi. To jechał prosto na zakręcie. No ale co miałem zrobić, jak ja tam nie zdążyłem wyhamować, a może ciągle nie wiem, no nie da się grać z tymi ścinami jebanymi. Ale ty ci zlagowało, aż nie wiem, kurwa, mieszkam na śródmieście i ma lagi. Kurwa, no właśnie. Pierdolona jest. Ja chcę, Brosi mieszka na Pułaskiego. Ale zlikowałeś jego adres. Brosi, ty na Klankfendzie mieszkasz? Mhm. Pułaskiego 58 przez 13. Nie zamawiajcie mu dziwek z Roxy. Ja zamówiłem mu kurwa tonę węgla. Dzień dobry, ale to tylko do domku wie na razie można po tonę węgla. O siłę, ja bym po raz kolejny. Przed chwilą cię wyprzedzałem, jesteś teraz za mną kilometr. Kto to za mną? Dante czy Marcin? Marcin. Dyskwalifikacja chyba. No, emerytura. Albo nie? Albo dwie. Ale dzwona wywaliłem. Całe skrzydło do wymiany. Dzwona. Dlatego się pituje później. Dzwonuj w niego, Marcin. Dzwonuj w niego. Bo zaraz z tymi legami nie wytrzyma. No, jak mi to auto. Dobra! Opuść sesję. Emerytura. Czemu jak masz jeszcze 13 okrążeń? Tutaj się wszystko może wydarzyć. Bo jestem półtorej okrążenia do tyłu. Dlaczego? Ale oni muszą pitować. Tutaj wszystko się może jeszcze wydarzyć. Ale też musiałbym pitować. Nie musiałbyś. Musiałbym, bo nie mam skrzydła. Zawsze może jechać na zakrętach prosto. Ja pierdolę, teraz ten freestyle puści. Nawet nie wiesz, jak fajnie... No kurwa, nie włączaj tego! Jestem moczowy, zostałeś trochę biały, cieczy. Music rules the noise. Nawet nie wiesz, jak fajnie ci pierdolić matkę. Ty, proszę, tu żyjesz? Ta. Do pistoletu. Podziwiasz się, widzę. O Jezu. Już miałem opony żółte całe, jak moje papiery. No a to ci pod tym wyskakuje ci, pod tym drugim B wyskakuje ci, kiedy masz ten okno z boksu. Tak, miałem te strzałeczki do boksu, czyli chyba musiałem, no. Czyli już wypadało zjechać. Wolny Śląsk, dogoń Raikkonena i go wywal. Ta, damy radę z Raikkonenem. Ja ten, jechałem obok za Raikkonenem jakieś 3 sekundy, a musiałem do pistoletu już zjechać. No to na następnym go łapiesz i go bitujesz. O, bez problemu. O kurwa, musi tak przycinać. Kurwa, przez to tracę kurwa tyle czasu. Bo kurwa, musi coś załadować. Musi coś załadować. No nie da się tak kurwa grać, przysięgam. Ej, panowie, zauważyliście, że jak Brosiu się rajdżuje, to mu się kościół robi? Tak, też to zauważyłem. Nie wiem, o co chodzi, że on ma czasem kościół. Po prostu wychodziła Brosia w kościele, na się kurwia. Nie! Dawaj, krzyknij, Brosiu. Ja pierdolę!
Hulkenberg jest wyprzedzany. Prosiliście kiedyś Michała Papkę, żeby ma powiedział rr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 
No nie da się tak grać, kurwa! Nie miałem kościoła, czyli rajdzie w niskiej stanie. Bo jestem z Raikkonenem. Ty, Marcin, kiedy ty spitowałeś? Kuka temu. Aha, loli, dalej masz taką tą, nisam ze mną. A to dziwne. Teraz jakby Kamilek jeździł, to on go dopiero teraz wyprzedzał. Miałbym DRS-a. O lol, jest jeszcze kilka DRS-owców przy nami. Kurwa, niech mi przestanie tak ścinać. Kurwa, co to niby ładuje takiego kurwa ważnego? Musi ścinać. Cały tor jest załadowany ładnie, kurwa. Mam Raikkonena. Hamilton co dziś wyścigu nie wygrał, Bobo. A kto wygrał w ogóle dzisiaj? Bottas. Drugi był Verstappen, trzeci Hamilton. Nie dojechał z Trolley Sense. A Ferrari na ponad 10 miejscu chyba. Vettel był na ponad 10 miejscu w Ferrari. Kwiat był jeszcze wysoko. Daniel Kwiat, czy jakąś tam nazwę. Daniel Kwiat. Twój ziom. Pedał się zamienić. Zabierają cię nad ranem. Łakiem. O, oh, mam prawie minutę różnicy do Magnusona. Oh no, co się stało? Policja zwija cię rano. Nie jesteś zwykłym pedałem. I nie możesz się tym napotkać z matką, yo. Matką na pewno nie będzie jakaś dziwka, ale będzie nią. Prostitutka, prostitutka z Risi prostitutko. Nienawidzę takich kurę, które robią ci blisko. A macie te przycięcia jebane. Nie zaprosił jesteś ode mnie. Nie wiem ile jestem za tą, pewnie 30 sekund. A ty myślę, że prawie 40 powinieneś być. A ty pitowałeś? Tak, pitowałem. No to... 50 sekund jesteś ode mnie. O pierdolę. Dobra, ja sobie będę trzeci. Ja sobie będę drugi. Spokojnie, brosie, ja mam 10 sekund kary. To jeszcze 40 nadrobisz i już mnie masz. No, teraz trzeba to nadrobić. To jest niemożliwe. No trochę oskoczyłem. No i 25 gdzie kozak jeździ. Jak ktoś mi powie, że nie. Przynajmniej jeździ, a nie. Dlatego się jeździ, bo ktoś mnie rozjebał na pierwszym okrążeniu. Spoko, mi da to sprawić tak, że nie mogę się teraz ścigać z Marcinem. Raikkonen spierdolony. Jest. Babuka jak Bobo nie umie jeździć i sobie puszcza jednego i potem nagle ten. Zamiast usterek masz zwierciadło marzeń z Harry'ego Pottera. Nie, wjadę sobie na tor losowy. Jedziesz sobie tak, tak, tak. Tutaj tak, tak i nagle wjeżdża tu na tor.
Co tam pituje od ciebie, Marcin? A Marcin pituje. Ciekawe, co się wydarzyło. No nie, co, pąki sobie zmieniam tylko. Serio? Zmieniasz z Tiumów na ten? Na soft, na ten, na ultra miękki. No wiem, eski. US. Ile tam jeszcze wankułek zostało? No jedno. Znaczy ja mam 11 okrążenie, które chyba zaraz kończę. Czyli jeszcze dwa wankułka. Ja mam 12. Ja po tym wyścigu ten palę gumę na 2 godziny, bo muszę iść na siłownię i wrócę. Ale że ty siłka? To pożegnaj się na odcinek, Brosiu. Co? Po tym wyścigu. To pożegnaj się na odcinku po tym wyścigu. No. Ty, ale tam widzę, tam już ta zwałka zawzięta. Co ty, ja mam 10 sekund parę. On nawet jak ma wyprzedzić. Ale że jestem za nim o minutę 10? No nie minutę, tylko 52 sekundy. Nie, pokazywał minutę 10. On mi pokazuje 52 sekundy. Przepraszam cię. Jedź. A może na Magnusena po prostu patrzałem, chuj wie. Także jak się rozgrzeje, to na pewno to się fajnie jeździ. Tak już na 10% zacznę. Ojej. No spoko, i tak mam 1,5 minuty. Przecież to tego. No. Ja nie zapierdolę emerytury. No wiem, staram się. To jest ostatni, nie? Tak. Tak. Przypierdol slalom. Taki mały. Majka mi się skończy wyścig, a ja. Ja zawsze wyścig, a prosił, wiesz, że na dwa pit stopy pojechałem? Ja pierdolę. No jeszcze miałem minutę różnicy czasu do ciebie. Ile ty miałeś właśnie tych kar? 16 sekund jakoś? Co, aż tyle miałem kary? Nie, pokazuje, że strata króciarz do mnie miał 26 sekund. No. Mi też tak pokazuje, ale to, no to tak nie było. Więc miałem, wydaje, że miałem 15 sekund kary maksymalnie. To teraz Azerbejdżan 15 kółek. A w sumie ja po prostu zajechał takie Azerbejdżan. Ale ja nie gram Nexta jak coś. Jeba się na Azerbejdżan. Weź, nie wiem, Australię. Nie. Poddawaj. Albo dawaj Singapur. Meksyk. Nie, Singapur, nie. Singapur, nie. Dawaj Meksyk. Monako. Meksyk. Uwierz mi, Singapur jest cięższy niż Monako. Nie. Japonia, oj tak. Australia, Austria. Meksyk! Nigdy nie jeździłem na Meksyku. Monako, Meksyk jest długo prosty. Monako 100%, dawaj, Monako 100%. Nie. Monako już dzisiaj dwa razy jeździłem. Nie bądź tak. Monako, kurwa, jest rozjebana ja na ryja, połowa klasy. Takie pizza. Nie wiem, pojechał Austrię. O lol, patrzcie. No tak, jak tego nie skipniesz, to jest. Jak tego nie skipujesz, to jest. Ja nie wiedziałem. Ale że jestem na podium. Minecraft. Na miniaturkę będziesz miał, Brosiu. No, pokczam. No. Zrób screena. Screena do przylgu. No miałeś 23 sekundy kary. Nie aż tyle. No miałeś tyle, pokazuję tyle, no.
Serio? 23 sekundy kary. Myś 10, 10 i 3 chyba. Serio? Znaczy, możliwe. Raz tylko 10 dostałem. Spowodowanie kolizji, ścięcie zakrętów. Za same 6 zakrętów masz 20. Serio? Masz tyle? I później za liczne ostrzeżenia 3 sekundy. Ja miałem 0 kar. Dobra, Wicofie, Wicofie, nała, pożegnajcie się z Wicami. Nała. Ja będę nała. Kurwa cwela. I Pełor. Kogo jebać? Pełor. Jebać, proszę, podała. Srana.